Moi drodzy, witamy bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Mówiłyśmy już o bardzo bogatej ofercie, jeśli chodzi o kobiety, a teraz chciałabym zapytać o mężczyzn. No, mężczyzna w gabinecie kosmetycznym... To rzadkość? No właśnie. Mimo, że jeszcze większą ilość tutaj stanowią kobiety, większy procent, mężczyzna w gabinecie kosmetycznym to już nie ten mężczyzna, który był kiedyś. Pobyt mężczyzny w gabinecie kosmetycznym nie jest już tematem tabu. Mężczyźni przychodzą już do gabinetu kosmetycznego pewnie, mają sprecyzowane oczekiwania, wiedzą czego chcą. I też myślę, że nie będą się wstydzić, prawda? Bo kiedyś były takie czasy, że mimo wszystko to są babskie, kobiece sprawy, my się do tego nie wtrącamy, a teraz coraz częściej tak, o siebie dbają. Ale wydaje mi się, że jest to też spowodowane tym, że kosmetyczki, gabinety kosmetyczne stały się bardziej otwarte na mężczyzn, bo cały czas było tak, że mężczyźni nie przychodzą, bo mężczyźni się wstydzą. Wydaje mi się, że było to troszeczkę też uwarunkowane tym, że nie zawsze byli pozytywnie odbierani w gabinecie kosmetycznym. Wchodził mężczyzna i nagle było zaskoczenie. Były chichy, śmiech, zaskoczenie, to się zmieniło. Także teraz wręcz gabinety kosmetyczne ściągają tych panów. Mężczyźni to czują, tym samym są bardziej odważni, tym samym bardziej, że tak powiem, mają sprecyzowane oczekiwania i czują się pewniej w gabinecie. A jakie zabiegi właśnie czekają ich u Państwa? Tak, w gabinecie La Cara, w salonie kosmetycznym La Cara mamy szeroką ofertę dla panów. Począwszy od zabiegów pielęgnacji stóp, po zabiegi pielęgnacji dłoni, jak również specjalistyczne zabiegi dla mężczyzn. Są to zabiegi typowo dla męskich skór, dla skór często grubszych, bardziej wrażliwych, ale też chciałam powiedzieć, że bardzo często mężczyźni szukają oferty w gabinecie kosmetycznym typowo pod kątem męskiej skóry. A to jest troszeczkę błąd, bo bardzo dużo zabiegów kosmetycznych możemy wykonać takich, jak robimy paniom, również panom. Począwszy od zabiegów na twarz, od zabiegów oczyszczania. Tutaj nie będzie większej różnicy. Nie, po zabiegi pielęgnacyjne na twarz, chociażby taka mezoterapia mikroigłowa. Mimo, że zabieg wydaje się straszny, bardzo dużo panów chętnie z niej korzysta, często ze sprawą żon, ale jeszcze raz powtarzam, oferta jest bardzo szeroka i ważna rzecz. Ceny za usługi dla mężczyzn mamy w gabinecie La Cara takie same jak dla kobiet, co jest często, niestety jeszcze nie jest to regułą, bo bardzo często zdarza się, że panowie przychodzili i skarżyli się, że był gdzieś pan w gabinecie kosmetycznym, manikier dla pań, dana kwota, manikin dla mężczyzn inna. To jest niezrozumiałe, mężczyzna ma ten sam cennik u nas w gabinecie, jaki jest traktowany tak panu. Samo zdecydowanie jak kobieta. Tak. A proszę mi powiedzieć, które z tych zabiegów panowie najczęściej wybierają? Czy jest taki jeden zabieg, który od razu pani może powiedzieć tak, to tutaj będzie? To już jest to uzależnione bardziej od predyspozycji każdego z mężczyzn. Są panowie, którzy regularnie przychodzą na zabieg pedikiru, na zabieg pielęgnacji stóp. Nie dają sobie sami rady, nie chce im się, mają ochotę przyjść, porozmawiać w miłym towarzystwie. Mamy do tego zresztą super przygotowane pomieszczenie z fajnym fotelem spa do pielęgnacji stóp. Także bardzo częstym zabiegiem jest właśnie pielęgnacja stóp, pedikir. Zabiegi relaksacyjne, masaż pleców. Mężczyzna w tych czasach często zabiegany, zestresowany, też potrzebuje szuka, tej potrzebuje chwili dla siebie. Dokładnie, potrzebuje regeneracji, relaksu, chwili dla siebie. Ale są też panowie od młodych, począwszy z problemami z trądzikiem, problemami wieku młodzieńczego, po panów, którzy chcą być odmłodzeni, którzy chcą być zrelaksowani, którzy patrzą na żonę, która przychodzi zadowolona z gabinetu. I zazdrość ich zżera. I oni też po prostu widzę, że coraz częściej chcą wyglądać młodo i jednak dbają o siebie, zaczynają dbać o siebie. Już niedługo zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dzisiaj Mikołajki. Wobec tego myślę, że każdy już powoli myśli o prezentach, bo to właśnie ten czas. Jakie upominki można od Państwa otrzymać? W gabinecie kosmetycznym La Cara przed świętami przede wszystkim tutaj polecamy zaproszenia upominkowe. Właśnie takie zaproszenie przyniosłam tutaj do nas, do studia.
Są to zaproszenia praktycznie dla każdego, począwszy od mamy, żony, babci, nawet po pracownika, którego chcemy nagrodzić za całoroczny trud, za całoroczną pracę. Także są to zabiegi przeznaczone praktycznie dla każdego. Zachęcam z tego względu, że to są zabiegi bądź na daną kwotę, bądź wybrane indywidualnie. Często właśnie rodzina bądź mąż, znajomi chcą. Czyli jak jest to bliska osoba, którą na tyle znamy, że możemy jej wybrać dany zabieg, a jeśli kogoś nie znamy, to być może niech on sobie sam wybierze, a my za to zapłacimy. Zdecydowanie, chociaż często jest tak, że ludzie jednak wybierają i tu przede wszystkim ja polecam zabiegi relaksacyjne. Zabiegi, którymi chcemy obdarować właśnie znajomych, przyjaciół, niech to będą zabiegi takie typowo przyjemnościowe. Wszystkie właśnie można, o wszystkich zabiegach można na stronie www.lakara.pl przeczytać, bo mamy je super fajnie, precyzyjnie opisane. Także polecam serdecznie teraz w okresie właśnie gwiazdkowym. A czy to są drogie prezenty? A więc tak, my zachęcamy do tego, żeby były jak najdroższe, ale może to być zarówno zabieg, przypuśćmy za przysłowiowe 50 zł, fajny, relaksacyjny masaż twarzy, szyi, dekoltu, nawilżający, po na przykład zabieg za 200 zł, właśnie zabieg wspaniały w kapsule, dwugodzinny zabieg relaksacyjny, naprawdę kompletny od paluszków palców po czubek nosa, czy cały pakiet Day Spa i to już jest kwota na przykład kilkuset złotych, ale tu też jest podejście indywidualnie i zawsze staramy się doradzić i do oczekiwań klienta, ale też do jego portfela, bo w tych czasach to też jest bardzo istotne. Także niech wizyta w gabinecie kosmetycznym nie kojarzy się zawsze z wydaniem dużej ilości pieniędzy. To samo tutaj to będzie relaks i przyjemność. Z zaproszeniami upominkowymi, zgadza się. Jeśli ktoś przed telewizorami teraz zdecyduje się na takie zaproszenie, to w jaki sposób można je zamówić? Czy najlepiej po prostu przybyć do Państwa bezpośrednio? My w ogóle telefonicznie salonu? Bardzo też, czy mailowo, czy telefonicznie, czasami staramy się doradzić, jeżeli chodzi tutaj o wybór. Można u nas w salonie można zamówić czasem przez telefon i odebrać sobie już gotowe zaproszenie, ale najczęściej panowie przyjeżdżają do nas do salonu i tutaj takie zaproszenie w eleganckiej kopercie, także jest to też fajny prezent, od fajny, razu jest świąteczny. Ładnie opakowane. I też zapraszamy do tutaj konkursu, który odbędzie się już niedługo. Zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku Lakara Kosmetyka, lakara.pl. Także staramy się tutaj, będziemy się starać zrobić dla Państwa jakąś również świąteczną niespodziankę. Wymyślimy coś fajnego, także zapraszamy do śledzenia tutaj naszej strony. Super, czyli odsyłamy na stronę, a ja już na sam koniec obiecałam. Każdy grzeczny gość dzisiaj ma prezent. Pani Wiesława jak najbardziej była grzeczna dzisiaj. Spisała się na piątkę, więc losujemy, tak jest. Losowanie prezentu. O, coś tutaj jest. Wybieramy. No uwaga, miesiączek. Także wszystkiego najlepszego. Dziękuję na Mikołajki. Ślicznie. Moi drodzy, a my już teraz zapraszamy na prawdziwy hit muzyczny, właśnie związany już ze świętami. Do zobaczenia po przerwie.